Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstorię wysokich obcasów. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Wężyk. A ja nazywam się Natalia Waloch. Dzień dobry, cześć. Jak co tydzień witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Herstorie. Podcastu, w którym opowiadamy o kobietach. O kobietach, które wchodziły na własną ścieżkę z dużym impetem i przytupem, a czasami na nią wjeżdżały. I tak było i w tym wypadku, w czasach, kiedy uważano, że rower to nie zabawka dla dam. Wszak każdy rozkrok jest przecież ryzykowny, a podskakiwanie na wybojach na siodełku może obudzić niezdrowe żądze. Do tego jeszcze te przeklęte, nieprzyzwoite cyklistki zakasują spódnice, albo jeszcze gorzej, niektóre jeżdżą w spodniach. Po prostu macbethowskie czarownice mknące na żelaznych rumakach na sabat. W takich warunkach nasza bohaterka jako 12-letnia dziewczynka wsiadła na rower i tyle ją widzieli. Większość konkurentów, tak, również mężczyzn, mogła co najwyżej bowiem oglądać jej plecy znikające w oddali. Bye bye, kochani. W tym odcinku opowiemy Wam o cyklistce Karolinie Kocięckiej. Wysokie obcasy. Karolina Kocięcka urodziła się w 1875 roku w Warszawie jako córka Juliana i Karoliny z domu Mikulskiej. W jej dzieciństwie najbardziej liczą się dwie daty i dwa wydarzenia, które zaważyły na całym jej życiu. Po pierwsze, gdy miała zaledwie kilka miesięcy, zmarła jej matka. Ojciec ożenił się po raz drugi i miał z tego małżeństwa dwóch synów, przez co Karolina swoje dziecięce lata spędziła niemal wyłącznie w męskim towarzystwie braci i ojca. Po drugie, jej narodziny nastąpiły mniej więcej 10 lat po tym, jak na ulicach Warszawy pojawiły się pierwsze rowery. I tu musimy zarysować Wam pewne tło historyczne, bo rower, sport i ruch to kawał herstorii kobiet i ich emancypacji. No i jesteśmy sobie teraz w końcówce XIX wieku, kiedy kobiety wciąż są ubrane w ciasno sznurowane długie suknie. Emancypantki nie od dziś widzą w tym oczywiście nie tylko modę, ale też chęć upupienia kobiet. No bo kobieta zakutana w zwoje materiału, w dodatku z delikatnego i najczęściej w jasnym kolorze, no czego nie może? Nie może biegać, skakać, niekoniecznie też będzie nawet spacerować, kiedy pogoda jest brzydka i suknię można utaplać w błocie. W ten sposób, no dość oczywiste jest to, że o ile jest klasy wyższej, bo oczywiście takie kobiety mamy na myśli, o służący ich konstytucję fizyczną, nikt się tym nie zajmował. No więc oczywiste jest, że taka kobieta zalega na szeslągu i czyta, haftuje albo konwersuje najlepiej z inną kobietą, no bo umówmy się, no cóż ciekawego kobieta mogłaby mieć do powiedzenia mężczyźnie. Wedle społecznych i kulturowych norm damie nie wypada być zjajaną, mieć zaróżowione od ruchu policzki, no a włosy powinny być zawsze pięknie ułożone i żaden kosmyk nie śmie się z nich, z tego koka wychylać. Pisała o tym Mary Wollstonecraft, pisały sufrażystki za granicą i w Polsce, które dobrze wiedziały, że systemowe osłabienie ciał kobiet osłabia też ich ducha i intelekt. No i właśnie spycha je do tych ról słabych, biednych istot, niezadowolenie z pewnych spraw, sygnalizujących co najwyżej westchnięciami, ale znaczącymi. I tak oto nestorka polskiego feminizmu, Narcyza Żmichowska, nigdy sobie nie dała zamydlić oczu i zawsze wiedziała, że ten mit o słabości fizycznej kobiet jest po prostu konstruktem kulturowym, a nie żadnym prawem natury. I jasno pisała w swoich pismach, że zdrowie fizyczne to jest harmonijny rozwój intelektualny i moralny, że jakby jedno wypływa z drugiego, no starożytni to wiedzieli. Przeciwko takiemu spojrzeniu był oczywiście duży opór społeczny, również w środowisku lekarskim, ale Polkom przyszła w sukurs fatalna sytuacja polityczna. Oto bowiem, jak pisze Monika Świerkosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w takim eseju Kobieta i sport w dyskursach publicznych na przełomie XIX i XX wieku, upadło powstanie styczniowe i naród był z jednej strony przygnębiony porażką, a z drugiej mocno zdeterminowany do stawiania jeszcze silniejszego oporu zaborcy. No ale ponieważ czasy się zmieniały, następował postęp, także naukowy, medycyna, jakkolwiek no wciąż wtedy pozostająca głównie w męskiej gestii, też miała nowe zapatrywania. No i w pewnym momencie zaczęto tą kwestię zdrowia publicznego Polaków postrzegać jako sprawę, oczywiście jesteśmy w Polsce, patriotyczną. Zdrowi polscy obywatele to silniejszy opór wobec zaborców, no a zdrowe Polki urodzą więcej powstańców.
Powoli zaczęto więc widzieć konieczność sportowego rozwoju dzieci i młodzieży płci obojga. Do tego doszła zmiana warunków życia spowodowana rewolucją przemysłową. Kiedy pojawiła się etatowa praca w fabrykach, nagle też pojawił się czas wolny. No trochę czasu to zajęło, zanim doszliśmy do najpierw 10-godzinnego dnia pracy, a potem 8-godzinnego, no ale w końcu do tego doszło. No i ludzie ten czas wolny chcieli spędzać również w zorganizowany sposób, na przykład oddając się ulubionym grom na świeżym powietrzu, czy startując w różnego rodzaju rozgrywkach. Opór społeczeństwa i też części środowiska medycznego emancypantki bardzo sprytnie przełamywały, mówiąc, że właśnie zdrowie narodu zależy od kondycji rodzących kobiet, to co mówiła Kasia. I między innymi Kazimiera Bujwidowa, której zawdzięczamy między innymi to, że Polki mogły zacząć studiować. Ona przekonywała, że chora matka rodzi chore dzieci, dobrze czując też przy tym, że aktywność fizyczna może służyć osobistemu wyzwoleniu. I ona też zwraca na to uwagę, o czym ty powiedziałaś, na kwestię klasowości tego problemu, że no właśnie gorsety i szezlongi to jest raczej problem kobiet wysoko urodzonych, a nie chłopek. Ani robotnic. Którymi się po pierwsze nikt nie przejmuje, po drugie no one akurat, że tak powiem, ruch na świeżym powietrzu i inne rzeczy. Tam nikt się nie przejmował, czy po chłopka jest zarumieniona i zdyszana, czy poczochrana. Więc on był też klasowy, ten problem. No a z kolei inna wojująca feministka Paulina Kuczalska-Reinschmidt nawoływała do, uwaga, powrotu do hartownego wychowywania matek obywatelek, które same silne fizycznie i moralnie wychowywać będą przyszłe pokolenia nie na zdenerwowanych dekadentów. To jest piękne. Nie wiem, co by dzisiaj powiedziała w pokoleniu płatków śniegu. Pewnie na rurki by narzekała, ale to 10 lat temu. No i jakkolwiek my możemy dzisiaj utyskiwać na taką narrację, która w Polkach widziała głównie jednak matki Polki, to ta narracja po prostu bezbłędnie trafiła w swój czas społeczne nastroje i polityczny klimat. I ja znalazłam taki wiersz Artura Oppmana, który miał pseudonim Orot, i on to był wiersz Cyklistka, i jego fragment brzmiał tak. Tobie to w wieku XIX składam swoją pieśń w ofierze. Dałeś nam obraz wprzód nieznany, anioła na rowerze. Miłe, miłe. Pod koniec lat 80. XIX wieku, czyli gdy Karolina Kocięcka była no małą dziewczynką, zaczęły powstawać żeńskie ogniska sportowe Sokolice, a w 1906 roku z inicjatywy Heleny Kuczalskiej powstała pierwsza niezależna kobieca organizacja sportowa Grażyna. Podejrzewam, że za mickiewiczowską Grażyną, no bo jakże tak, by inaczej. I tam patronką była taka kobieta żołnierka. Wciąż to było takie patriotyczne i militarne. Tak, w zbroi męża i niekoniecznie nie informując, że to ja zwyciężyłam. Chociaż podejrzewam, że one już mogły mieć na ten temat nieco inne podejście. W takich mniej więcej okolicznościach właśnie pojawia się rower. Najpierw był to velocyped z napędem na przednie koło, potem ten taki bicykl z wielkim kołem z przodu i malutkim z tyłu. Nigdy nie wiem, jak one mogły się na to w ogóle wspiąć i na tym jeździć, no ale jeździły. No i wreszcie rower, jaki dziś znamy. I kobiety szybko wyczuły, że jest to powiew wolności, bo można się nagle przemieścić z miejsca na miejsce po prostu szybciej niż piechotą. Do tego jeszcze czuć słońce na twarzy i wiatr we włosach. Mężczyźni też, jakże słusznie, wyczuli pismo nosem, że oto baby próbują się z dusznych salonów wyrwać na świeże powietrze. No i bogini wie, co może z tego wyniknąć. No i tu mamy dla was pyszną anegdotę. Anegdota jest wspaniała. Na pewno znacie pojęcie resting bitch face. No więc słuchajcie, wcześniej była resting bike face. Kiedy coraz więcej kobiet zaczynało jeździć na rowerach, to gazety w ogóle na świecie, nie mówimy o Polsce teraz, zaczęły pisać o nowej przypadłości, schorzeniu, tak zwanej właśnie bike face, rowerowej twarzy. No i to schorzenie charakteryzować się miało wytrzeszczonymi oczami, zaciśniętymi szczękami, żyłami pulsującymi na skroniach i zaróżowionymi policzkami. Powiedziałabym, że to jest twarz mężczyzny patrzącego na rowerzystkę. Otóż, twarz miała właśnie być brzydka, irytująca, ogólnie po prostu no nieprzyjemna, tak? Niełagodna i uśmiechnięta. No i cóż, że mężczyzna pedałujący pod górkę wyglądał dokładnie tak samo? Tak się jakoś działo, że w tych gazetach pisano wyłącznie o kobietach, znaczy bike face to była przypadłość wyłącznie kobiet. Mężczyźni w ogóle, żadna żyłka tam nie chodziła, ani zaczerwienienia nie było. No jak wędrująca macica, no skąd tak mężczyzna mógł mieć bike face? Tak jest. I to chodziło po prostu o to, żeby kobiety zniechęcać
do tego, co wyczuwano dobrze jest jakimś probierzem wolności. Krzysztof Szujecki, autor książki Sportsmenki, pierwsze polskie olimpijki, medalistki, rekordzistki, pisze, że o rowerzystkach mówiono, że to są makbetowskie czarownice zmierzające na sabat na żelaznych rumakach. Piękna w ogóle fantazja tych publicystów była genialna. No, nasza Karolina wsiada na rower jako 12-latka, no i z miejsca połyka bakcyla. W Polsce rowery przyjmowały się wtedy dość ciężko, no bo w tym czasie 3/4 warszawskich ulic wciąż było pokrytych kocimi łbami. No, jak wszyscy wiemy, średnio przyjemnie się tak wytrząsnąć na kocich łbach, jeszcze pewnie na rowerze bez resorów. No, ale moda przyjmowała się mimo tego szybko. Swoje postępy w nauce jeżdżenia opisywał na przykład na łamach gazety Bolesław Prus. Do grona cyklistów dołączył wkrótce i Sienkiewicz. Kobiet jeżdżących było za to niewiele, ale były to prawdziwe influencerki, czyli powszechnie znane aktorki na przykład, które w ten sposób robiły sobie jeszcze reklamę, ale też przy okazji ośmielały inne panie. Niemniej jednak cyklistki no nie miały dobrej prasy. Wyśmiewano je bezlitośnie, a jedna z dziennikarek pisała, tu cytat, że nikt szanujący się nie byłby na tyle odważnym, aby w dzień przez ulicę przejechać na kole. Cóż dopiero mówić o nadobnej połowie rodzaju ludzkiego. Żadna z pań nie dosiadłaby pedałować, nawet za obietnicę najświetniejszego mariażu. Jeszcze znalazłam, to też jest dobry cytat z magazynu Cyklista, 1895. Kobieta wdzierająca się w zakres będący wyłącznie przywilejem mężczyzny, wychodzi ze swojej przez naturę wydzielonej roli i pozbywa się najpiękniejszego przymiotu – kobiecości. Emancypacja w tym kierunku sprzeciwia się pojęciu etyki. No a Magdalena Samozwaniec, ona pisała w ogóle ze swadą i o tym również. I tutaj cytat z Samozwaniec. Panny na rowerach to był jednak w Krakowie ewenement i szoking. U wylotu Błoni, koło ohydnej żelaznej bramy, która tam wówczas stała pod torem kolejowym, dziewczynki jadąc na rowerach spotykały zazwyczaj starszego, chudego mężczyznę, który zabiegał im drogę i wygrażał laską. Bez wstydnicy, darł się, ja wam dam. Ale Karolina Kocięcka miała skądś charakter i siłę, żeby na to wszystko po prostu nie zwracać uwagi i pedałowała, kiedy się dało, chociaż rodzina patrzyła na jej pasję bardzo niechętnym okiem, potem nawet ona mówiła, że ją wykleła. No nie wiem, na ile to formalnie, na ile nieformalnie, no ale nie było tam sprzyjającej atmosfery w domu. Nowy sport się bardzo upowszechniał szybko, zwłaszcza kiedy różne koła cyklistów powstały i po tym pierwszym okresie, kiedy kobiety jeździły w sukniach, które się wkręcały w szprychy i po tym, jak na tylnym kole mocowano zapobiegające temu siatki. Potem wreszcie jak w suknie wszywano tasiemki, za których można było je sprytnie zmarszczyć i skrócić, na ulicę wkroczył tak zwany strój racjonalny. No i był on opracowany przez pewną krawcową z Monachium. A polegał na tym, że się wkładało na siebie suto marszczone szarawary, czyli umówmy się niespecjalnie spodnie rowerowe, które powinny być wąskie, no hello. Ale nadal lepsze niż kieca. Lepsze niż kieca, no w których no wreszcie można było pedałować na luzie, o ile się dzisiaj nie wkręcały w szprychy, a do tego oczywiście bluzka i żakiet, kapelusik i obowiązkowe rękawiczki. Podkreślano, że wybór kostiumu cyklowego wymaga ze strony kobiety więcej taktu i smaku niż żaden inny, tak łatwo staje się śmiesznym, a nawet nieprzyzwoitym. XIX wiek. No i wciąż oprócz tego pojawiały się też głosy, że jazda na rowerze szkodzi kobietom. Przecież wszelki rozkrok jest nieprzyzwoity, a podskakiwanie na siodełku na nierównej drodze może budzić dzikie żądze. I kto wie, jak to wpłynie na macierzyństwo, ale stopniowo coraz więcej lekarzy mówiło głośno, że ruch to zdrowie. Dlatego też kobiety jeździły w damskim siodle, mimo że było potwornie niewygodne, nie? No dokładnie, ale w ogóle duży wpływ na rozwój ruchu cyklistek miała Maria Skłodowska-Curie, bo oni z Piotrem przecież w podróż poślubną pojechali na rowerach. I to było szeroko opisywane właśnie jako szaleńcza ekstrawagancja państwa młodych. No ale wracając do zdrowia, to zdrowie Karolina Kocięcka miała naprawdę nieprzeciętne. Nie wiem, skąd dziewczyna miała taką krzepę. I nie minęło dużo czasu, kiedy doszła do wniosku, że taka rekreacyjna jazda na rowerze jej nie wystarcza. Tak jak zresztą nie wystarczała jej do szczęścia praca ekspedientki w sklepie u zbiegu Nowego Światu i Foksal. Sęk w tym, że do wyścigów nie dopuszczano kobiet. I tak było też przy zawodach w 1896 roku, w których kolarze mieli przejechać 25 wiorst, to jest jakoś mniej więcej 27 kilometrów. I wtedy Karolina w anonimowym liście do organizatorów napisała, że no nie powinni dyskryminować kobiet. A ponieważ była już znaną w stolicy cyklistką, no szybko domyślono się, kto jest autorką tego listu.
No, zaproszono ją na spotkanie, a na spotkaniu ona powtórzyła swoje argumenty. Panowie powiedzieli Kocięckiej, że ona nawet nie jest kobietą, ona jest dzieckiem, więc w ogóle z czym do ludzi, no ale ostatecznie zgodzili się dopuścić ją do zawodów. Karolinę konkretnie i nawet 6 innych kobiet. Być może poszło tak gładko, bo wszelka aktywność sportowa budziła niezadowolenie zaborców, no z tych samych przyczyn, dla których Polacy właśnie zaczęli przywiązywać do niej tak wielką wagę. W zdrowym ciele zdrowy duch, tak? Silny naród i tak dalej. No i Kocięcka wystartowała, mimo że miała potężną rywalkę, niejaką Bertę Kolarkę z Niemiec, wygrała te zawody. I tu należy dodać, że choć powoli pojawiały się też zawody wyłącznie dla kobiet, to w większości przypadków Kocięcka stawała do rywalizacji z mężczyznami. To jest coś, co dzisiaj nam się w ogóle w głowie nie mieści. Po kilku udanych występach organizatorzy różnych imprez sami zaczęli zabiegać o jej obecność, no bo jednak tam była prasa, rozgłos i tak dalej. I to też podbijało patriotycznego ducha. Mamy taką fajną rowerzystkę. A ona z kolei zaczęła się utrzymywać z nagród. Te nagrody były niezłe. Za jakiś tam wyścig dla pań dostała pierścionek z szafirem i dwoma brylantami, więc... Miło. Więc całkiem nice, tak. No i w pewnym momencie zaproszono ją na przykład na takie duże zawody we Lwowie, co okazało się problematyczne, dlatego że przemieszczanie się między zaborami nie było łatwe. Nie można było sobie wsiąść w pociąg i pojechać. Karolina nie miała zgody na przekroczenie granicy rosyjsko-austriackiej, no ale też nic nie było w stanie jej powstrzymać. Po pierwsze, przekupiła rosyjskiego żandarma, który w odpowiednim momencie przemknął drugie oko, jak przechodziła przez granicę. Po drugie, po tym, jak wysiadła z pociągu, brnęła całą noc, tu cytat, proszę sobie wyobrazić, jak w lakierkach i krótkich pantalonach, ażurowych pończochach biegłam lasem, potem przechodziłam przez rzekę, a później jeszcze 6 kilometrów szłam do najbliższej stacji kolejowej. Tak wspominała później tę wyprawę. I jeszcze no, nie wzięłaś swojego roweru, nie? To też niesamowite. Nie brałaś własnego sprzętu na wyścig, tylko dostawałaś jakiś... To chyba było bardzo różnie właśnie, ale nie znalazłam takich źródeł, jak to było organizowane. Wszystko to było trochę takie, wiesz... Partyzanckie. Partyzanckie, spontaniczne, na emocjach. No a u celu przywitali ją Polacy i nakarmioną, i napojoną. Posłali na zawody, w których wystąpiła pod fałszywym nazwiskiem, żeby na jej trop nie wpadli Moskale. No była dziewczyna zacięta. A jak bardzo o tym świadczy jeden z największych jej sukcesów, jakim był udział w morderczym, naprawdę morderczym wyścigu w Petersburgu. Mnie wszystko boli, jak o tym czytam, bo to był 12-godzinny rowerowy maraton i tam startowała prawie 20 czołowych kolarzy z Europy i tu mówimy o mężczyznach teraz. Podczas tego wyścigu, 12-godzinnego podkreślam, Karolina piła jakiś sos mięsny, który miał jej dodawać siły, ale naprawdę nie ulega wątpliwości, że to jej wrodzony talent, niezłomny charakter i nadzwyczajna krzepa sprawiły, że do mety dojechała samiuteńka, bo wszyscy rywale po prostu odpadli. Ona pewnie nie miała gorsetu, znaczy mam nadzieję, że nie miała gorsetu, no ale dalej, no wyobraź sobie w tym kapelutku i w tym surducie, w 112 godzin na rowerze poginać. No tak, i tam mówię, tam było 19 najlepszych kolarzy z Europy i ona ich wszystkich zostawiła w tyle. O swoim wyczynie ona pisała tak. Gdy zeszłam z roweru, byłam zwinięta w kłębek. Nóg nie mogłam rozprostować, ale cieszyłam się bardzo z tego zwycięstwa, gdyż wszyscy wiedzieli dobrze, że jestem Polką. Wróciłam do Warszawy i znów przygotowywałam się do nowych wyczynów. Mimo wyklęcia przez rodzinę i śmiechu ulicy, startowałam i biłam rekordy na 100, 300 i 400 wiorst. Bawiło mnie to, żyłam tym. No właśnie, i po każdej relacji o niej, jaka się pojawiła w gazetach, zawsze pisano i mówiono, że po zawodach była rzeźka i uśmiechnięta. No i właśnie w świat wtedy poszedł ten przydomek Latająca Diablica, a jej sława była naprawdę ogromna. Piękne, Latająca Diablica, podoba mi się. W 1900 roku Europa z zapartym tchem śledziła jej wyprawę z koleżanką o pseudonimie Daddy. Ona przyjęła pseudonim, bo wiele kobiet się po prostu wciąż tego cyklizmu wstydziło. Panie postanowiły wybrać się do Paryża, gdzie odbywała się słynna wystawa światowa oraz Igrzyska Olimpijskie. One się na Igrzyska spóźniły, ale już sama ta wycieczka była nie lada wyczynem. Kocięcka jechała na takim francuskim rowerze Clément i wtedy już trzeba powiedzieć, że sprzęt ważył nieco ponad 12 kilo, co naprawdę było sporym osiągnięciem i ułatwieniem, bo te pierwsze rowery były po prostu diablo ciężkie. One ważyły po 25 kilo i więcej. No jak dzisiejsze Holendry. 12 kilo to już taki miejski rower, mój mniej więcej tyle waży. No ale przepaść w porównaniu z tamtym sprzętem, a dzisiejszym profesjonalnym. No taki do wyścigów, nie? To jednak... No a dziennikarze, słuchajcie, zdziwili się. Czym się dziennikarze zdziwili?
że zabrała ledwie 4-kilogramowy bagaż, no bo uważali, że kobieta na bank, pewnie na plecy na ten rower, zabierze kufry ze strojami i mazidłami do twarzy. No a Karolina i Daddy dały sobie 2 tygodnie na pokonanie 1740 kilometrów, czyli lekko licząc musiały robić dobrych 120 kilometrów dziennie. No i wyruszyły z warszawskich Bielan. Pierwszą noc spędziły w Kutnie, dalej ruszyły przez Koło i Konin do Wrześni, natomiast potem ich trasa wiodła m.in. przez Berlin, Kolonię i Reun. Pierwsze komplikacje pojawiły się już w Poznaniu, gdzie awaria jednego z rowerów pożarła im sporo czasu. Kocięcka była rozczarowana też w tym, że w Niemczech kobiety na ulicach jeżdżą wciąż w sukniach, choć przecież to właśnie tam powstał ten strój racjonalny. No a sympatia wobec rowerzystek na trasie była więcej niż spora, bo na przykład w jednym z niemieckich miast jego burmistrz wpisał Karolinie w pamiętnik: jeszcze Polska nie zginęła. Co pokazuje, że ten patriotyczny kurs, jeśli chodzi o sportowanie, się był całkiem zmyślny u Polaków. Także możemy się śmiać, że znowu tacy jesteśmy ten, ale to było sprytne. Koniec tej podróży był dramatyczny, bo gdzieś pod Genewą, kiedy panie pedałowały pod osłoną nocy, nie zauważyły stromego spadu. No i omal się nie rozbiły. Znaczy Kocięcka jakoś wyhamowała nogami, a ta Daddy, ktoś ją zatrzymał. Jakiś przechodzień przypadkowo napotkany. No skutek byłby prawdopodobnie tragiczny, gdyby którakolwiek się rozbiła z taką prędkością. Na łamach jednej z gazet wspominała dotarcie do Paryża. Karolina oczywiście wspomina tak. Gdy wjechałam do stolicy Francji, zobaczyłam wieżę Eiffla, łzy radości stanęły mi w oczach. Dopięłam celu. Sportowy Zachód zainteresował się mną bardzo. Miałam bardzo dobrą prasę. No i po tych dniach spędzonych we Francji w podróż powrotną ona ruszyła już sama, bez tej przyjaciółki, częściowo koleją. I tutaj relacja jednego z dziennikarzy. W sobotę mieliśmy sposobność powitać odważną sportsmenkę, panią Kocięcką, która w dniu tym powróciła koleją z Paryża. Jako nagrodę za ustanowiony rekord damski na dystansie Warszawa-Paryż pani Kocięcka otrzymała od fabryki Clément, na której to maszynie cały dystans przejechała, piękny rower wyścigowy oraz taki sztandem. Pani Kocięcka mimo przebytych trudów czuje się bardzo dobrze i zapowiada, iż w roku przyszłym zamierza odbyć dłuższą wycieczkę na południe Europy. Ale zanim pojechała na południe, słuchajcie, wybrała się na północ, no bo w tym samym 1900 roku, jako pierwsza w historii sportsmenka, wzięła udział w szalenie znanym wyścigu Petersburg-Moskwa. Do pokonania było około 700 kilometrów na rosyjskich drogach, a do tego jeszcze w tym roku kolarze mierzyli się z ulewami i z silnym wiatrem. Pierwsze etapy nie szły naszej bohaterce najlepiej. Meldowała się jako ostatnia na metach poszczególnych odcinków. Jak się okazało, miała w tym metodę. No bo stopniowo podkręcała tempo i wyprzedzała kolejnych konkurentów, by ukończyć bieg na świetnym 9. miejscu z mężczyznami. Mężczyźni są silniejsi, jest niesamowite. Niesamowite i ona w ogóle prawie wszędzie, gdzie pojechała, no to biła rekordy świata. Tak naprawdę zawsze poprawiała obecne wyniki. To jest coś niesamowitego. No w ogóle to był jej konik, bicie tych rekordów. Ale od momentu też tej wyprawy do Paryża marzyła właśnie o kolejnych tego typu. I tak w 1901 roku porwała się na pokonanie, uwaga, prawie 5600 kilometrów w 6 tygodni. I ona jechała z Petersburga przez Rygę, Kowno, Suwałki, Warszawę, Kijów, Briańsk do Moskwy. Wow. No i tu zaskakujące jest to, że ona w zasadzie przez lwią część drogi nie miała żadnych problemów, a na ostatnich 17 kilometrach opony pękły jej 17 razy, bo one już były tak zdarte, że prawie przezroczyste i po prostu non-stop się zatrzymywała i naprawiała te opony. Ale po co ona się pchała po tych carskich trasach? Na zachód, dziewczyno, na zachód. Tam drogi na pewno było lepsze. W każdym razie nawet na tych drogach biła rekord za rekordem i nie przestawała zadziwiać Polski i Europy. Okazała się też dobra w sportach motorowych i jako jedna z pierwszych Polek zdała w Paryżu egzamin na prawo jazdy. Niestety, no prawdopodobnie przez to, że jednak za bardzo wyprzedziła epokę, w pewnym momencie tak po prostu znikła. Znikła nam z pola widzenia. Może też dlatego, że część gazet nie wymieniało cyklistek z nazwiska, by nie narazić ich na szykany, co przyczyniło się do zacierania ich sukcesów. No ale jest ten moment, kiedy ta nasza Kocięcka po prostu nagle jej nie ma. No niestety, ona przepadła w niepamięci tak bardzo, że zupełnie nie wiadomo, jak i gdzie żyła w późniejszym okresie życia oraz w ogóle nie wiemy, gdzie i jak zmarła. Nie mamy nawet daty jej śmierci.
Ostatni taki ślad po niej to jest wywiad z 1933 roku, jakiego udzieliła pewnemu polskiemu dziennikarzowi w Rzymie. I ten dziennikarz opisał ją jako starszą panią, no na tamte czasy starszą, w granatowym płaszczu i skromnym kapeluszu, która choć już dojrzała, oczy miała wciąż młode, jasne i pełne bijącej z nich siły. Bardzo ładne. No i taka to Karolina. I co myślisz? No i Wankuje, to pewnie gdzieś ci ją znalazła. Znalazłam ją w książce Krzysztofa Szujeckiego, którego cytowałyśmy. To jest książka sportsmenki, pierwsze polskie olimpijki, medalistki, rekordzistki. Ale o niej jest bardzo mało materiałów. I Szujecki pisze o niej bardzo skromny jest ten rozdział. I niestety wszystkie jakieś rzeczy, które mi się udało wyszperać, to też są bardzo skromne. Także tekst jest łatany z różnych źródeł o jakieś tam szczegóły poszerzane, bo nie ma. No wielka jest szkoda, że nie wiemy, co robiła dalej. Założę się, że osoba z takim charakterem pewnie wiodła jakieś jednak fajne życie i miałybyśmy dłuższą, fajniejszą herstorię. Szkoda, że go nie spisała. To musiało być niesamowite opowieści z tych jej wypraw. Całą Europę zjeździła na rowerze. Jej wrażenia, przecież przynajmniej raz się o mało nie zabiła. To jak ją tam witali. No bardzo, bardzo szkoda, że nikt z nią nie usiadł i po prostu nie spisał jej wspomnień, jeśli sama nie miała do tego specjalnie talentu. Bo ja natychmiast zgooglałam, wcześniej o niej w ogóle nie słyszałam, rzeczywiście bardzo mało, no ale chociażby to, że ona była rowerzystką, ten sport wpisuje w kwestię emancypacji kobiet, to też jest fascynujące. Tak, to jest niesamowite. Tak, resting bike face. To jest naprawdę niesamowite. To jest niesamowite, jak różne rzeczy służyły opresji kobiet i my dopiero jak właśnie herstorią się zaczynamy zajmować, to dopiero widzimy, że to wszystko miało drugie dno, nawet te sute suknie. One służyły na jednak uwięzianiu kobiet i przesadzaniu ich na tych szezlongach. Ja ją bardzo podziwiam, bo ja w ogóle podziwiam takie naprawdę osoby, które robią coś jako pierwsze, bo jeszcze niektóre te pionierki miały jakieś wsparcie w rodzinie, a ona tego wsparcia nie miała. No po prostu ta rodzina była cała nieszczęśliwa, że ona im taki wstyd przynosi, a ona miała to naprawdę w pompce i tak na tym rowerze jeździła. No fascynuje mnie, skąd w takiej młodej dziewczynie bierze się taki hart ducha. No jak nic, bakcyl, pasja i miłość do tego. No i jeszcze weź przejedź w 12-godzinnym wyścigu na trzeszczącym rowerze bez sprzętu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Mój półmiejski rower, podejrzewam, że ona byłaby zachwycona móc jechać na czymś takim, bo było niebo lepszy od tego, z czym ona się mierzyła. No po prostu jej sukces jest porównywalny z wejściem na Mount Everest w wełnianym swetrze, no. Nie no, zdecydowanie. No weź wyobraź sobie, jedziesz w zwykłej jakiejś batystowej koszuli, a nie w jakiejś termicznej, wchłaniającej, ale no wszystko, słuchajcie, bidony, przekąski. Tak, no. I masz, nie wiem, kankę albo butelkę, kurde, z sosem mięsnym, no. No, w ogóle jakiś zimny rosół pijesz, nie? No i na pijesz którym, zimny rosół, tak. W którym takie kawałki zimnego tłuszczu zastygłe są i to połykasz i ten, no. A my dzisiaj mamy liofilizowane owoce, które dostaliśmy w spadku po misjach kosmicznych, bo to zostało wymyślone dla astronautów. Także, no, pionierka pełną gębą, absolutnie. Natomiast, no, mnie też fascynuje, jak wszystko, co kobiety chciały robić, zawsze upupiano upośledzaniem kwestii rozrodczej, nie? Jak chciały studiować, to szkodziło na macicę. Jak chciały jeździć na rowerze, to szkodziło na macicę. Jak chciały konno jeździć, też szkodziło na macicę. Ludzie. No jak ten XIX-wieczny patriarchat, który był naprawdę szczytowym osiągnięciem patriarchatu, to był wiek XIX. Chyba nigdy wcześniej, nigdy później sfery męskie i kobiece, oczywiście w klasach, które nas interesują, czyli średnich i wyższych, nie były aż tak mocno rozdzielone. Jak naprawdę to było trochę tak, jakby ten patriarchat, to była taka bardzo stara tama, która się ugina pod naporem wiosennej wody i właściwie każda dziura w tej tamie mogła oznaczać, że ona zaraz cała wybuchnie, więc oni każdej dziurki w tej tamie po prostu zużywali takie ilości atramentu, żeby ją zatkać i zalepić. Nawet niby wydawałoby się coś tak niewinnego jak jazda na rowerze. Nie, tracisz kobiecość. To jest niesamowite. No trzeba oddać, że się szybko jakieś koła cyklistów warszawskich zawiązywały i tak dalej i że oni robili dobrą robotę. Tam oni może nie dopuszczali kobiet, no ale właśnie, jak ona napisała, im nawkładała, to oni ustąpili. I że właśnie byli tacy ambasadorzy też tego, jak Prus czy Sienkiewicz. Oni jednak na swoje czasy byli dosyć feministycznie nastawieni, popierali ideę emancypacji, więc myślę, że to też pomagało. I fajnie też, że to jednak w tym zalewie tych bzdur patriarchalnych były gazety,
gazety, które jednak też chwaliły, pokazywały te aktorki na rowerach. No, jak widać, potrzeba wyczuć, no tu jest też pokazane świetnie w tej historii, Her Story, jak moment jest ważny. Kto wie, czy gdyby to powstanie styczniowe, nie było go i tak dalej, to czy to tak się zbiegają różne rzeczy w historii i nagle coś może wypączkować. No dla mnie tu też jest ten klasyk, czyli Słonia, sprawa polska. Oczywiście. Ten rower też był oczywiście sprawą polską i jeśli tym kobietom niechętnie pozwalano wreszcie na ubranie tych szarawarów, które też były cholernie niewygodne, chyba że nie udało im się ścisnąć gumką u dołu i wsiąść na rower, no to tylko dlatego, żeby były zdrowymi obywatelkami, mogącymi rodzić innych zdrowych obywateli do umierania w kolejnych powstaniach. No tak, ale już chwilę później, w dwudziestoleciu międzywojennym, mamy Halinę Konopacką, o której też mamy odcinek, która już była totalną gwiazdą, cała Polska ją uwielbiała i już nikt w ogóle nie kwestionował, czy kobieta może rzucać dyskiem, czy nie może, także... No jest postęp. To jest postęp i to naprawdę szybko wyeskalowało. Okej, to by było na tyle. Chyba mamy jakieś zdjęcia z gazet, nie? To wrzucimy na Instagrama. Mamy, jakieś zdjęcia są w starych książkach, także tak, na szczęście tak. A jak nie, to poproszę sztuczną inteligencję. O właśnie. Naprawdę przedziwne rzeczy wychodzą. Ostatnio się tym bawię i to jest uzależniające. To powiedz, że zrobiła XIX-wieczną cyklistkę tak, z Polski. Tak, na pewno będzie miała koszulkę z orłem białym albo będzie poginać z flagą. Naprawdę, sztuczna inteligencja jest prosta. To nie jest wyrafinowany mechanizm. Jeszcze nas nie zje odpukać w niemalowane. Dobra, no to by było na tyle. Zapraszamy do kolejnych odcinków. I to mówiłam ja, Katarzyna Wężyk. I mówiłam ja, Natalia Waloch. To były Herstorie Wysokich Obcasów. To był podcast Wysokich Obcasów.